Jamajczyk Usain Bolt w taki sposób został mistrzem świata w biegu na dystansie 200 metrów z czasem 19 sekund i 66 i tym samym wywalczył w Moskwie swój drugi złoty medal. Reprezentanci Wielkopolski dzisiaj nie startowali, a jutro, w ostatnim dniu zawodów, czeka ich rywalizacja w biegach sztafetowych 4x100 metrów. Martyna Opoń z poznańskiego ZSS-u być może pobiegnie w żeńskiej sztafecie, a w męskiej jej koledzy klubowi Artur Zaczek i Jakub Adamski oraz Grzegorz Zimniewicz z Achillasa Leszno. W pierwszym swoim dzisiejszym meczu trwającym w Poznaniu Mistrzostw Świata Bezdomnych w piłce nożnej męska reprezentacja Polski przegrała z zespołem Szkocji 4-7 i w taki sposób przygotowywała się do gry z drużyną Ukrainy. Nasi piłkarze ciągle podkreślają ważną rolę, jaką ten turniej odgrywa w ich życiu. Sam udział w tym turnieju, samo to, że tutaj gramy, to jest niesamowite przeżycie, nie? Walczymy gdzieś tak naprawdę ze sobą, ze swoimi słabościami, wykorzystujemy gdzieś później na zewnątrz, ludzie są w ośrodkach, ludzie są po terapiach, gdzieś... Motywuje ich to do dalszej walki w życiu codziennym. Ciebie też? Mnie też. Bardzo. Dla mnie to jest bardzo ważne. To, co tutaj się dzieje, naprawdę pomaga. Mecz z drużyną Ukrainy zespół Polski rozpoczął źle i do przerwy przegrywał 0-4. W drugiej części nasi piłkarze zagrali lepiej, lecz ostatecznie uległ zespołowi z Ukrainy 3-6 i jutro grać będą o miejsce 15 w mistrzostwach. Reprezentacja Polski Pań przegrała dzisiaj z Kirgistanem 3-7 i z Holandią 0-5. I jutro, w ostatnim dniu mistrzostw, walczyć będzie o 7 lokatę. We wrześniu rozpoczął się finałowy turniej Grand Prix Wielkopolski w siatkówce plażowej. O zwycięstwo w turnieju zaliczanym do klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski rywalizuje 12 par kobiecych i męskich, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach. Odbyły się 4 turnieje eliminacyjne w Jankowie Przygodzkim, w Płotkach koło Piły, w Zbąszyniu i jeden we wrześniu. Tydzień temu. Pary, które zdobyły najwięcej punktów, 4 pary z tego rankingu awansowały bezpośrednio do turnieju finałowego. Kolejne 4 pary zostały zakwalifikowane z rankingu Polskiego Związku Piłki Siatkowej i dzisiaj mamy ostatni otwarty turniej eliminacyjny, w którym mogą wziąć udział wszystkie pary, którym nie powiodło się w tych poprzednich eliminacjach. No i 4 najlepsze również awansują do jutrzejszego turnieju. Z bardzo dobrej strony pokazali się dzisiaj bracia Konrad i Wojciech Kozik. Para z Chrzanowa w oglądanym meczu pokonała Michała Torzeckiego i Mikołaja Kurka z Wrześni 21-16 i 21-17 i awansowała do decydującej fazy rozgrywek. Udało się zagrać ten trzeci mecz tak w miarę rozsądnie. Też oczywiście dużo błędów było. Tak było. Słońce grzało, ale to dla nas problemu nie robi. No ale cieszymy się, że możliwości wystąpienia w trzecich finałach i postaramy się zaprezentować to, co trenowaliśmy cały sezon. Wśród uczestników nie zabrakło uznanych postaci krajowej siatkówki. Na plaży we wrześniu wystąpił m.in. Robert Szczerbaniuk, były reprezentant Polski w halowej odmianie siatkówki, grający z Kamilem Łyczko. Pewnie awansowali do jutrzejszych finałów. Jedne pary są lepsze, drugie gorsze, ale nieźle. Trzeba się namęczyć, żeby jednak wygrać. Jutro decydujący dzień zmagań, początek gier o godzinie 9, a finały zostaną rozegrane późnym popołudniem. Na wszystkich kortach obiektu poznańskiego ZSS-u dzisiaj zainaugurowano gry eliminacyjne 14 Międzynarodowych Mistrzostw Wielkopolski Talex Open 2013. Do rywalizacji o 8 miejsc w turnieju głównym stanęło 56 graczy. Zaczęło się. Pogoda piękna, poziom jak widzę na razie niezły, także warto przyjść i popatrzeć. Dużo Polaków, myślę, że z szansami na wejście do turnieju głównego. I z zagranicy. I z zagranicy, z kilkunastu krajów, żeśmy to policzyli, z 11 bodajże w tej chwili, w samych eliminacjach, w turnieju głównym tam jeszcze paru zawodników, Słowacy, Chorwaci i tak dalej jeszcze dojdą. Także no, niezła mieszanka, tak jak powiedziałem, w tej chwili na jedynce gra Piotr Głomacki, aktualny wicemistrz Polski seniorów, nasz utalentowany junior. Myślę, że on będzie jednym z tych, którzy wejdą do turnieju głównego. W pierwszym swym meczu wspomniany Piotr Łomacki z Warszawianki grający w niebieskiej koszulce pokonał 6-1, 6-0 Rosjanina Olega Sawkina. Okazuje się, że poznański turniej cieszy się dobrą opinią, także daleko poza krajem. Z Australii przyjechałem i tutaj są futuresy, turnieje bardzo silne w Polsce i chciałbym po prostu występować w te turnieje. Prawdopodobnie nasz rozmówca nie będzie dobrze wspominał poznańskiego turnieju, bo w pierwszym swym meczu przegrał 6-1, 3-6, 3-6 z Karolem Drzewieckim z poznańskiego Grunwaldu. Gry eliminacyjne trwać będą do poniedziałku, a pula nagród turnieju Talex Open 2013 wynosi $15 000. Jutro gry rozpoczną się o 10:00.
Mistrzostwa Europy Seniorów rozpoczęte dzisiaj w Antwerpii to najważniejsze wydarzenie związane z hokejem na trawie, ale akcentów związanych z tą dyscypliną sportu nie zabrakło również w Wielkopolsce. W Gnieźnie rozegrano 19. memoriał imienia Mariana Grotowskiego. Dziadek był jedną z pierwszych osób, które w tym mieście zakładały hokej na trawie. Stella to takie jego dziecko. Był człowiekiem, który wyszkolił bardzo dużą liczbę fajnych zawodników, którzy reprezentowali nasz kraj na Mistrzostwach Świata, Europy, a nawet na Igrzyskach Olimpijskich. Oprócz tego, że przez całe życie niemal związany był ze Stelą, to też miał taki dość fajny epizod z LKS-em Gąsawa. W turnieju poświęconym pamięci wybitnego zawodnika i trenera tradycyjnie wystąpiły 4 zespoły juniorów. Stella i Start Gniezno, LKS Rogowo oraz uznawana za faworyta drużyna wicemistrzów Polski w tej kategorii wiekowej, LKS Gąsawa. Ten turniej jest dla nas też ważny z racji tego, że gramy w sumie dla trenera, który w Gąsawie ten hokej nam też rozkręcił, bo same nazwisko Grotowski w Gąsawie dużo znaczy, dużo zawdzięczamy, co roku to jesteśmy, co roku udawało nam się wygrywać, mam nadzieję, że tak samo w tym roku ten turniej wygramy. W najciekawszym z perspektywy wielkopolskich kibiców oglądanym derbowym pojedynku zespołów z Gniezna Stella pokonała Start 1-0. W innych meczach Gąsawa przegrała z Rogowem 2-3, a Stella pokonała zespół z Rogowa 5-2.